Dzisiaj Olimpia pokonuje Was 0 do 1, ale chyba z przebiegu meczu mogliście powalczyć co najmniej o remis. Co najmniej remis był w naszym zasięgu. Niestety znowu mecz nie zaczyna się tak, jakbyśmy tego chcieli. Wszystkie założenia taktyczne gdzieś gubimy na początku spotkania i potem musimy gonić wynik. Tak jak sobie zawsze zakładaliśmy, to my chcemy narzucać warunki gry i my chcemy dyktować spotkanie. No niestety po raz kolejny się nie udało, no ale nie załamujemy się, no i w następnym meczu będziemy chcieli podnieść komplet punktów. Dzisiaj po Twoim wejściu nieco ożywiła się gra na prawej stronie. Chyba takie były Twoje założenia, aby gdzieś pociągnąć nieco tę grę na prawej stronie? Tak, no na skrzydłach jak widać często się rotujemy, trener rotuje skrzydłami. Dzisiaj ja zacząłem na ławce rezerwowych, wcześniej inni zawodnicy. I takie były moje założenia, żeby po prostu na drugą część spotkania wyjść na świeżości i pociągnąć tą grę na skrzydle. Może tak jak mówisz, trochę gra się ożywiła, ale myślę, że brakowało trochę dokładności. Nie wiem, z czego to wynika. Miejmy nadzieję, że w następnym meczu będzie lepiej. A czy w końcówce spotkania nie zabrakło Wam trochę takiej intensywności, takiego ugryzienia rywala, większej agresywności w atakach? Ciężko mi teraz powiedzieć cokolwiek na ten temat, ale myślę, że nie wiem, przynajmniej mi tak się wydaje, że ambicji nam nie brakuje. Może tak jak mówię, no trochę nerwowości i trochę braku dokładności, bo gdyby te nasze akcje zakończyły się, nie wiem, dokładniejszymi dograniami, tymi ostatnimi podaniami albo strzałami, myślę, że minimum remis był w naszym zasięgu. Po serii trzech zwycięstw z rzędu przychodzi seria już dwóch zwycięstw i teraz przed Wami mecz z Górnikiem Łęczna. Jakie macie cele na tamto spotkanie? Tylko zwycięstwo, nic innego, nic więcej nie wchodzi w grę, nic innego. Dobra, dzięki.